Siodełeczko, powiedz przecie, czy będziesz najwygodniejszy na świecie? Cześć wszystkim. Przedstawiam Wam dzisiaj nowość w moim rowerze, a mianowicie siodełko Pro Griffon Gel w wersji 142 mm na prętach ze stali nierdzewnej. Można sobie zadać pytanie, po co zmieniać siodełko, jeżeli jest w miarę dobre. Ano po to, żeby nie było w miarę dobre, ale żeby było wygodne. Tym razem sięgnąłem na nieco wyższą półkę i to jeśli chodzi o jakość i cenę, bo zmieniłem na Griffona z siodełka Force Lee Sport. Jest to siodełko o profilu typu Wave, na prętach ze stali. Nie narzekam na nie, chociaż mogłyby być wygodniejsze, ale ostatnimi czasy zaczyna mnie bardziej już przeszkadzać siedzenie na nim i częściej człowiek myśli o tym, żeby wracać już na chatę, niż dalej trenować. Siodełko Griffon jest siodełkiem o nieco zaokrąglonym kształcie. Nie wiem, czy to producentowi chodziło o ten kształt. Tak jak każde siodełko praktycznie jest lekko zaokrąglone. Czy chodzi w tej płaszczyźnie, że jest lekko zaokrąglone? Może i tak, ale jako zaleta tego siodełka to są tak. Pręty ze stali nierdzewnej, żelowa wkładka na całej powierzchni i otwór w centralnej części siodełka. Kolejna kwestia to wykonanie. Jeżeli chodzi o siodełka Pro, tak jak i pozostałe części do roweru marki Pro, komponenty, jest świetnie wykonane. Nie można się przyczepić dosłownie do niczego. Skorupa jest wykonana z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym z aplikacjami marki. Do tego posiada mocowanie. Miejsce na mocowanie kamery GoPro, dzięki czemu można w tym miejscu zamontować sobie kamerę. Do tego pręty ze stali nierdzewnej, które są zdecydowanie lżejsze niż zwykłe pręty ze stali chromowej. Cała powierzchnia jest bardzo miękka. I otwór w środku, który ma zmniejszyć ucisk na krocze. Do tego, tak jak w tamtym siodełku od Lee, nosy są bardzo szerokie, co pozwala na zmianę pozycji w trakcie jazdy. Chociaż można powiedzieć, że Griffon jest bardziej płaski, a Lee wypukły. Jaka jest waga obu siodełek? Sprawdzamy. Siodełko Griffon 284 gramy. Siodełko Lee 308. Mogłoby się wydawać, że nie jest to wielka różnica, no ale wagowo zawsze. Siodełko od Lee, po pewnym czasie ta pianka może się stała troszkę bardziej twarda i sama powierzchnia też się troszkę utwardziła. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że cały czas człowiek na tym siedzi, działa słońce, czasem deszcz, czy rower gdzieś tam stoi oparty pod sklepem, czy od jakichś innych czynników. Ale to siodełko jest miękkie, ale nie za bardzo. Chociaż mówią, że im miększe siodełko, tym bardziej człowiek się męczy. Proszę bardzo, siodełko od Pro. Musicie mi wierzyć na słowo, że tutaj wkładam mniej siły w naciskanie na tą powierzchnię niż w Lee.
No jest miękkie. Nie ma co ukrywać, jest miękkie. Do czego porównać? Do opony szosowej przy ciśnieniu 4 atmosfer czy 4 barów. Tak więc są oto dwa siodełka. Po krótkich testach mogę powiedzieć, że jest wygodne. Okaże się powyżej 70 km. Może będzie bardziej wygodne niż Li. Na pewno to siodełko mogę polecić. Jest fajne, ale tak często zmienia się buty. Tak samo można z siodełkiem. Jak się nie przymierzy, jak się nie usiądzie, jak się nie pojeździ, nie będzie można mieć własnego zdania na temat komfortu i wygody jazdy. Trzymajcie się, do następnego.